No i to byłby naprawdę przepiękny start Mario Balotelli na 1-0 w trzeciej minucie. Okej, mówiłem, że się wczułem, jednak nie wiedziałem, że jestem aż tak dobry. No. O, a może jednak Balotelli chyba trafi, nie? Tak jest, 2-0, łatwiej nie mógł tego zrobić. Szalanolu, Balotelli, no tak, wreszcie coś wyszło. 1-0. Balotelli natychmiastowo trafia do siatki, 2-0. Włoch udowadnia swoją klasę przepięknym uderzeniem z rzutu wolnego. Chciałem powiedzieć, że nawet asystuje, jednak nie, on trafia po raz trzeci, hat-trick! Mario, teraz to ja już naprawdę nie mam pytań, czapki z głów. Balotelli cudownie się ustawił, jest oczywiście ścigany przez obrońcę. Dośrodkowanie Çalhanoğlu, gol! No niesamowite wykończenie! Turecki pomocnik zdobywa serca fanów z Mediolanu, to jest 1-0 w 36 minucie. Wnosił błąd na przeciwniku, świetnie przechodzi, podanie do Balotelliego. On się nie pogubił, zaraz Balotelli, strzał, lololo, menes, 2-0, szczęśliwie, ale skutecznie Milan prowadzi jeszcze wyżej. Mekses przepięknie. Zaraz Baka czysto odbiera piłkę, to jest 3-0. Ja naprawdę gram na klasie światowej. Çalhanoğlu z dystansu, to jest już niesamowite. 4-0, Hakan Çalhanoğlu zawodnikiem tego spotkania. Çalhanoğlu wpisze się na listę strzelców. Çalhanoğlu 1-1. Oczywiście, że on nie mógł zawieść publiczności. Cudownie wykonany stały fragment gry. Balotelli, doskonale wiemy, że potrafi przepięknie podać piłkę Montolivo. Balotelli, dobry dla niego dystans, pakuje piłkę do siatki. Mario Balotelli w 79 minucie daje drużynie prowadzenie. Mario, zniszcz bramkarza, proszę. Balotelli, prosto, nie trafia poprzeczka. Jeremy Menez, panenka. Baka zamienia rzut karny na bramkę, cudownie pod poprzeczkę. Bramkarz bez szans. Hakan Çalhanoğlu. Jego piłka potrafi przebić siatkę, potrafi również przebić te wszystkie mury na stadionie. Çalhanoğlu, rzut, ho-ho! Teraz niestety przebija i stratosferę. Milan ma oczywiście przewagę. Co zrobi Kalapaj? Zaraz, dlaczego on mi sam chodzi? Pat mi się psuje. Co jest tam już? Co jest? Bonaventura, lekkie Ej, słuchajcie, coś mi się skrzaniło. Nie wyznaczyłem kierunku nawet. Ta piłka leci. No super. Zobaczcie, znaczy wiem, że wy tego nie widzicie, ale on sam mi chodzi. Pat mi się skrzanił, no nie no. To jest konspiracja, czekajcie, to ta mama mi podłożyła jakieś feralne baterie. Cudownie. Już wygrałem rzuty karne i co? No i nic. De Jong, no co jest? Co się stało z tym padem? Ja nie wierzę, popsuł mi się. Ludzie, popsuł mi się pad! Nizetto!